Cześć, od dłuższego czasu miałem zamiar odświeżyć przegląd silników i nareszcie udało mi się to ukończyć. Mam nadzieję, że lista przypadnie Wam do gustu. Gdybyście znali jeszcze jakieś inne ciekawe programy do tworzenia gier, piszcie o nich w komentarzach. Zapraszam do oglądania. Chciałem jeszcze tylko uprzedzić, że zebrałem tu te silniki, do których jako twórcy możemy mieć łatwy dostęp. Unreal Engine 4. Silnik stworzony przez firmę Epic Games jest darmowy do użytku niekomercyjnego, natomiast w przypadku sprzedaży obowiązuje 5% opłata za przekroczenie progu $3000 co kwartał. W przypadku symulacji, wizualizacji architektonicznych oraz projektów filmowych kwota ta nie obowiązuje. Oprócz edytora dostajemy również możliwość edytowania całego kodu silnika w języku C++. Unreal jest przeznaczony zarówno do tworzenia gier 2D, jak i 3D. Wspiera platformy takie jak Windows, Linux, macOS, PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360 oraz iOS. To, co wyróżnia go na tle pozostałych edytorów, to system blueprintów, czyli graficznego projektowania mechaniki gry lub graficznego tworzenia kodu gry odpowiadającego za wydarzenie. Muszę oczywiście wspomnieć o wsparciu dla wirtualnej rzeczywistości oraz pisaniu kodu gry w C++ na bieżąco bez potrzeby restartowania edytora. Unreal posiada także Marketplace, czyli miejsce, w którym możemy zakupić paczki z zasobami do tworzenia prawie każdego rodzaju gry. W internecie możemy znaleźć już wiele poradników do tego programu, zarówno od twórców, jak i od hobbystów. Epic udostępnia również całą dokumentację programu na swojej stronie. Unity 5 jest to kolejna odsłona znanego silnika gier komputerowych. Możemy go pobrać za darmo w wersji Personal lub zapłacić $75 miesięcznie za wersję Professional. Różnice w tych wersjach to m.in. dostęp do kodu źródłowego, system analityki Unity, dopasowanie ekranu startowego lub licencja dla zespołu. Po więcej różnic zapraszam na stronę Unity. Silnik ten ma prawdopodobnie największą wieloplatformowość spośród wszystkich wspomnianych wcześniej lub wymienionych później. Ponieważ umożliwia eksport gry do Windows, iOS, Android, Windows Phone, macOS, Linux, WebGL, PS4, PS Vita, Xbox One, Xbox 360, Wii U, Nintendo 3DS, Tizen i wielu innych. Mamy również wsparcie dla wirtualnej rzeczywistości w prawie każdym rodzaju, czyli Oculus Rift, Google Cardboard, Steam VR, PlayStation VR, Gear VR, Microsoft HoloLens. Unity oferuje twórcom przechowywanie projektów w repozytoriach oraz zdobywanie certyfikatów. Silnik ten, podobnie jak Unreal, jest przeznaczony do gier 3D, jak i 2D. Kod gry możemy pisać w dwóch językach, C# oraz JavaScript. Interfejs jest bardzo prosty w obsłudze, a nauka nie zajmuje dużo czasu. Także tutaj mamy dostęp do sklepu z zasobami, które mogą pomóc przyspieszyć proces tworzenia gry. Podczas nauki możemy wspierać się dużą ilością poradników wideo oraz wieloma wątkami na forach społecznościowych. CryEngine 5, trzeci i bardzo potężny silnik gier stworzony przez firmę Crytek. Licencja tego produktu była bardzo różna. Od darmowej na pewnych warunkach, przez płatną miesięcznie, aż w finalnej wersji 5, darmowa, jak możemy przeczytać na stronie producenta, co ma zapewniać nowy system Pay What You Want. Możliwości silnika są bardzo duże, zwłaszcza pod względem graficznym. Jednak silnik ten zaleca się osobom o większym doświadczeniu z powodu ciężkiej obsługi. Całkiem prawdopodobne, że ulegnie to zmianie z powodu dużych nakładów finansowych przeznaczonych na rozwój niezależnych twórców gier na tym silniku. Platformy, które wspiera CryEngine, to Windows, PS4, Xbox One i Linux. Wsparcie również otrzymała wirtualna rzeczywistość, a dokładnie Oculus, i duży nacisk kładzie się na instytucje szkolące młodych twórców. Wraz z silnikiem otrzymujemy dostęp do kodu źródłowego oraz, co dosyć niezwykłe, mamy możliwość pisania w języku C#. Dokumentacja oraz poradniki są także dostępne dla użytkowników na stronie producenta. Baroque Engine jest polskim akcentem wśród silników gier komputerowych oraz wizualizacji graficznych. Baroque jest całkowicie darmowy do celów niekomercyjnych oraz hobbystycznych. W projektach komercyjnych wymagany jest kontakt z twórcą. Silnik ten składa się z kilku części odpowiedzialnych za edycję środowiska i narzędzia do jego budowy, tworzenie materiałów, flow grafów, skryptów,
przeglądanie zasobów oraz ich analiza, jak i zestaw źródeł i projektów. Silnik pozwala nam na edycję środowiska poprzez język C++ lub Lua. Barog jest przeznaczony zarówno dla profesjonalistów, jak i początkujących. Autor zapewnia, że dzięki autorskim rozwiązaniom gry powinny działać płynnie i stabilnie. Naukę możemy zacząć czytając ciągle rozbudowywaną dokumentację. Zachęcam do wspierania twórcy i zainteresowania się tym projektem. Leadworks Game Engine. Jest to kolejny silnik gier 3D. Jego koszt zakupu wynosi prawie $93. Składa się z edytora, który zawiera zintegrowane środowisko do pisania kodu oraz flow grafu i narzędzi do budowania sceny. Leadworks wspiera m.in. OpenGL4 i dynamiczne teksturowanie dużych powierzchni. Kod źródłowy możemy pisać w Lua oraz C++. Do edytora można dokupić specjalne paczki z zasobami. Wszystko pobierzemy poprzez platformę Steam. Poradniki i dokumentacja znajduje się na stronie twórcy. Można również dokupić poradnik w wersji cyfrowej. Torque 3D. Silnik jest dostępny do pobrania z repozytorium strony producenta w dwóch wersjach, 2D i 3D. Mamy tutaj dostęp do całej dokumentacji i poradników przygotowanych przez twórców. Torque pozwala na implementację biblioteki Physics i wspiera DirectX 11. Skrypty możemy pisać w języku C++. Blender Game Engine. Nazwa ta może być kojarzona przede wszystkim z silnikiem graficznym i poprawnie, ponieważ jest to narzędzie pozwalające tworzyć gry wewnątrz programu Blender. Jeśli nasza produkcja będzie zawierać binary z Blender Game Engine, licencja, która będzie obowiązywać, to GNU/GPL License. W przeciwnym razie możemy narzucić licencję przez nas wybraną. Gry mogą być tworzone na Windows, Linux oraz Mac OS X. Zaletami silnika jest OpenAL lub SDL, Bullet, czyli silnik umożliwiający symulowanie fizyki oraz narzędzia do tworzenia środowiska. NeoAxis 3D Engine. Środowisko do tworzenia projektów 3D wspierające Windows oraz wirtualną rzeczywistość. Twórcy dostarczają edytor z narzędziami, skrypty piszemy w C#. Silnik w wersji niekomercyjnej jest darmowy, lecz nie posiada wszystkich narzędzi. Koszt wersji Pro wynosi $695. Pakiet Full Source, zawierający także cały kod źródłowy, kosztuje $2895. Na stronie producenta mamy możliwość korzystania z całej dokumentacji oraz wsparcia ze strony twórców. Siva 3D, aplikacja pozwalająca tworzyć środowiska 3D. Produkcję możemy eksportować do ponad 20 platform, m.in. Windows, Linux, Mac OS X. Siva składa się z bardzo intuicyjnego i prostego edytora. Kod i skrypty piszemy w Lua. Przez narzędzie o nazwie Authoring eksportujemy naszą grę na dowolną platformę. Aplikację możemy sobie sami rozszerzać, pisząc jej kod w C++. Siva dostępna jest w trzech wersjach: Web, Basic i Advanced. Ich ceny to kolejno darmowa, $200 i $1000. Licencja jest przeznaczona na jedną maszynę. Na stronie producenta mamy dostęp do dokumentacji oraz pomocy ze strony twórców i społeczności. Wymagania minimalne to 1,5 GB RAM-u i procesor minimum 1,4 GHz. Panda 3D jest kolejnym środowiskiem do tworzenia gier 3D. Programować w Pandzie możemy w C++ oraz Python. Typ licencji to BSD, środowisko wspiera DirectX oraz OpenGL i przeznaczone jest dla Windows, Mac OS oraz Linux. Essential Engine, silnik gier 3D wspierający platformy Windows, Xbox, Phone, Mac, iOS, Android, Linux i Web. Jest bardzo prosty w użytkowaniu, nie posiada limitu rozmiaru światu. Udostępnionych jest również ponad 100 poradników i dokumentacja. W tym silniku możemy tworzyć gry na przeglądarkę oraz wirtualną rzeczywistość. Dostępne są 3 wersje silnika w systemie subskrypcji. Ogre 3D, jeden z najpopularniejszych open source'owych silników graficznych, pozwalający również na tworzenie gier, symulatorów oraz wizualizacji. Ogre wspiera wiele platform, np. Windows, Linux, OS X, Android i wiele innych. Licencja jest typu open source. Na stronie producenta mamy dostęp do całej dokumentacji oraz wsparcia ze strony społeczności. Game Maker. Aplikacja pozwalająca tworzyć gry m.in. 2D. Również tutaj mamy już wsparcie dla wielu platform. Game Maker jest bardzo prosty i oferuje swój własny język skryptowy. Do aplikacji można pobierać dodatki. GM posiada wsparcie dla shaderów. Możemy tworzyć gry multiplayer oraz kupować lub udostępniać zasoby do gier.
Game Guru, znany pod nazwą FPS Creator Relay, silnik do tworzenia gier, który jest przede wszystkim znany z prostoty. Nowa wersja tego silnika pozwala nam tworzyć gry w oparciu o język Lua oraz edytować świat gry podczas jej testowania w trybie Fly. Silnik ten jest ciągle w fazie rozwoju i nie ma jeszcze wersji finalnej. Pobrać go możemy z platformy Steam za prawie $20. Construct 2. Edytor gier oparty na HTML5 i skierowany do tworzenia produkcji 2D. Do tworzenia gier na edytorze nie jest wymagana znajomość programistyczna. Grę możemy testować od razu po zmianach na planszy. Koszt edytora to prawie $100. Możemy go także pobrać w wersji z ograniczeniami za darmo. Vimy 5. Edytor internetowych gier w standardzie HTML5. Vimy posiada pełną dokumentację na stronie twórców, jest używany przez szkoły i posiada możliwość zdobywania certyfikatów. Vimy składa się z edytora. Gry mogą zostać uruchomione na prawie każdej platformie. Edytor jest prosty w nauce i obsłudze dzięki poradnikom. Unigine, prawie ostatni w zestawieniu, ale dorównujący najlepszym silnikom gier trójwymiarowych. Unigine jest przeznaczony m.in. do symulacji, wirtualnej rzeczywistości, wizualizacji, filmów i mechaniki. Silnik ten pozwala tworzyć przestrzenie porównywalne z wielkością Układu Słonecznego. Wspiera także trójwymiarowy skan modeli oraz wiele modeli wirtualnej rzeczywistości. Wielką zaletą tego oprogramowania jest niezwykła wydajność, zwłaszcza przy otwartych światach, i bardzo szczegółowa, wręcz fotograficzna grafika. Edytor jest dostępny w kilku wersjach: Starter Single, Starter Team, Professional oraz Sim. Pierwsza i druga opcja kosztuje odpowiednie $1495 oraz $9995. W przypadku pozostałych wymagany jest kontakt z twórcami. Silnik możemy przetestować na własnym sprzęcie pod kątem wydajności. Do wyboru mamy 4 różne mapy. Naukę zaczniemy od poradników na stronie Unigine. Na końcu chciałem wspomnieć jeszcze o wcześniejszych wersjach Unreala, CryEngine'a oraz Unity. Myślę, że narzędzia od Crytek'a oraz Unity nie zmieniły się aż tak bardzo, więc uwagę poświęcę Unrealowi. Unreal Development Kit jest to zestaw narzędzi pozwalający tworzyć gry 2D oraz 3D. Powstało na nim wiele gier, ma już w sobie zalążek graficznych skryptów w postaci podprogramu Kismet. Kod możemy pisać w Unreal Script, jest to zmodyfikowana wersja C++ na potrzeby Unreala. I to już wszystkie silniki, które chciałem Wam dzisiaj przedstawić. Dzięki za oglądnięcie, zapraszam do komentowania i subskrybowania, jeśli chcecie być na bieżąco. Trzymajcie się, cześć!